Oho, syrena bije. Co ciekawe, co jest. Biegniemy. Biegniemy i się zgłosimy szybko. Czekaj, czy autos będzie jechał? Wilkowice 998, zgłoś się dla OSP Bierna. Właśnie, czy? Co masz dla mnie? Tutaj się alarmu zastępcze KCPA, to miejscowość i Bierna, prawdopodobnie pożar szacy. Prawidłowo za minutkę wyjeżdżam. Dobra, otwieramy bramy. Mogliby to zrobić tutaj wszystko automatyczne, te bramy. Wyjedziemy sobie. Jedziemy się ubrać. Skrzyjemy do sołtysa, bo tam gdzie widziałem go pod domem, że był, ale chyba nie w stanie był. Sołtys! Jedziesz? No, sołtys śpi po pijaku, ale to co ja mam się drzeć do niego. Aj, ten sołtys nas. Mamy spodnie, Nomex. Kask bierzemy i jedziemy. Jeszcze się sadzy nie miały kiedy fajczyć. Włączamy tę syrenę. Drzwi zamkniemy tutaj, oborowe. Do remizy. Podjedziemy i zgłosimy wyjazd. Ja nie mogę. Się zawsze coś tutaj dzieje. Wilkowice 998, zgłoś się na 491-22. 22 zgłasza wyjazd, pożar sadzy, miejscowość Bierna. Obsada 6 osób. Prawidłowo. Wilkowice dla Biernej, zgłoś się. Płacam się. Masz jakieś informacje dotyczące pożaru, gdzie to jest, w jakim, w którym miejscu dokładnie? Tak, mam miejscowo Bierna, restauracja Ucika. Prawidłowo. Od ciebie mam nadzieję, że żaden zastęp nie jedzie. Mam nadzieję, że sobie ogarniemy na jeden zastęp. Tak. Dobra. Prawidłowo. Dalsze informacje na temat zdarzenia na miejscu. Jakie tu góry, tak te drogi też nie dobijają. 22 na miejscu, za chwilę sytuacja. O cholera, jak się palą sadzy, trzeba będzie tu wjechać, tutaj ten wjazd jest ciasny, ale wjedziemy. 22 do Wilkowic, słuchaj, mam obfity pożar sadzy, siły, środki wystarczające, poradzimy sobie, ale będziemy musieli wjechać na teren restauracji. Mogę ci, napiszę ci to później w raporcie. Dobrze. Jakie skody zrobiliśmy na trawniku. Bez odbioru. Dobra, musimy to jakoś wycofać, tu tyłem wjedziemy, bo tu trzeba linię rozwinąć. Trzeba wygasić w piecu i tego. Tutaj pod dach sobie cofniemy. Będzie łatwy dostęp tego. O tutaj jakiś ten kalendarz, tutaj zapytam się. Tu wszyscy są ewakuowani z restauracji? Tak? To dobrze. A czy wygasiliście już państwo palenisko w piecu? Okej, dobrze, przystępujemy do działań. Dobra, trzeba rozwinąć chyba szybkie natarcie damy, bo to... Damy szybkie natarcie, bierzemy. Aj, to szybkie natarcie. Ach, to mnie kumpel podsadził. Dobry, dobry kolega, gasimy. Aj, tutaj się kopci. Wilkowice, zgłoś się na 22. Zgłaszam się. Słuchaj, pożar opanowany, palenisko zostało wygaszone. Wracam do bazy, zamelduję ci się, jak wrócę na stanowisko bojowe. Prawidłowo. Wracamy, wyjeżdżamy stąd, ale nas nie poczęstowali niczym. No to osochamy. My to pożar ugasiliśmy im w kominie. Nie wiem, kto pali normalny w lecie. Ja nie wiem, kto pali normalny w piecu w lecie, ale to jest restauracja, więc tam jest wszystko możliwe. Ja nie mogę. Do plamy oleju żadnej nie było. A do plamy oleju to bym mógł jechać. To by była dopiero akcja, nie jakieś sady. Dobra, tutaj chyba trzeba stanąć. Przynajmniej nie chyba, tylko na pewno. No, trzeba tę bramę otworzyć.
A zameldujemy się, wywróciliśmy, jak będziemy na remizy. Dwadzieścia dwa dla Wilkowic, jesteśmy w remizie. Jesteśmy gotowi na dalsze wyjazdy. Jak mnie zrozumiałeś? Rozumiałem. Prawidłowo.